Nie mając wciąż żadnego typowego przywitania, witamy się po prostu, tak? Cześć. W sumie przechodzimy z takim odcinkiem zrobionym z nudów kwarantannowych. Wczoraj właśnie skończyliśmy, tutaj jest obok cosplay z Animal Crossing. Tak, z Animal Crossing, tej gry. Generalnie stwierdziłyśmy, że zrobimy sobie takiego instanta bardziej niż cosplay, bo w sumie to było szyte bardzo szybko. Jak już o 5 w nocy kończyłyśmy układać peruki, wzięłyśmy sobie telefon do ręki, bo już nie mogłyśmy wytrzymać. Wyskoczył nam jakiś quiz o cosplayu i to nas właśnie tak popchnęło. Sprawdziłyśmy, czy jest jakby więcej takich cosplayowych quizów i okazało się, że jest. Sobie mnie to jakoś zainteresowało. Nie wiem czemu. Ludzie lubią takie głupoty. Mamy 6 quizów. Głównie były takie quizy typu, czy rozpoznasz jakąś postać, albo nie wiem, czy tam dopasujesz kogoś do kogoś. Myśmy znalazły te quizy, gdzie było raczej coś na zasadzie czy powinieneś być cosplayerem? Jaki cosplay powinieneś zrobić i tego typu? W sumie tyle. Mam nadzieję, że będzie trochę śmiechu z tym, bo w sumie nie robiłyśmy ich wcześniej, żeby nie było. Zaczynamy! Zaczynamy. Okej, tak to zaczyna? Powierkami do życia. Pu, pu, pu. Pu, pu, pu. Ej! Pu, pu, pu. A, dobra. Czy mógłbyś zostać cosplayerem? To jest bardzo ważny quiz. Czy wiesz, co to cosplay? Chyba nie. Dobra, nie będzie. Tak, czy robiłeś jeszcze kiedyś cosplay? No to jest bez sensu, bo to jest pytanie, czy mógłbyś zostać cosplayerem, więc skoro robiłeś cosplay, no to znaczy, że jakby no jesteś. To jest pytanie bez sensu. Czy kiedykolwiek łączyłeś zwykłe ubrania? Tak, by być choć trochę podobnym do swojej postaci. Tak, raz mi się darzyło. Czy masz swoją ulubioną postać? No, mam kilka ulubionych. Czy korzystasz z aplikacji związanych z cosplayem? Ja kiedyś korzystałam. Była taka aplikacja z cosplanami jakby. A, tu się miałam. W sensie, że procentowo, nie? Tam wyskakiwało, że masz perukę, masz coś tam, czy zrobiłeś, uszyłeś. No można było sobie pozaznaczać różne rzeczy i w sumie to było fajne. Nie wiem, czemu dalej tego nie korzystałam. No zostawiłam, bo nie miałam pamięci w telefonie. A ja przestałam robić cosplay. Czy jeździsz na konwenty? No. Tak. Czy wolałbyś zrobić cosplay sam, czy z przyjaciółmi? I to jest pojęcie względne na sumie. Zależy jakie cosplay chyba. No... W sumie różnie. A robiłbyś zdjęcia w cosplayu? O nie wiem, kiedy to mam. Robiłabym zdjęcia w cosplayu. No to miałabym, robiła, nie? Robiłbyś zdjęcia w przypadkowych miejscach, czy takich, które są podobne do miejsc danego uniwersum? Każę sobie jakby takie zdjęcia, żeby pasowało faktycznie do postaci, którą cosplayuję, ale nie zawsze taką możliwość, żeby znaleźć. Robiłabym, gdybym mogła. To różnie. Gdybyś zrobił cosplay, to poszedłbyś nim do szkoły pracy? Ja raz byłam. Ale to był dzień otwarty w szkole i mnie poprosili, żebym przyszła. Ale tak randomowo to bym nie przyszła, w sensie... bez przesady. Jedynie na Halloween się przebierałam w szkole, ale teraz jej randomowe postacie. Dodam, że nie. Masz możliwości do zrobienia dobrego cosplayu w sklepie z materiałami, umiejętności. Czy mam umiejętności do robienia cosplayu? Znaczy, tak, ale chodzi o to, że myślę, że nie trzeba mieć umiejętności, żeby zacząć robić cosplay. Nie trzeba mieć... odpowiednie sklepu z materiałami, można zacząć od tanich rzeczy i bez umiejętności. Umiejętności nabyć, sklepu znaleźć. No w sumie tak, więc to trochę pytanie. No nie wiem, co to znaczy, no tak grać. Chciałbyś zacząć cosplayerem? To znaczy nie. Nie. Co ci wyskoczy? Tak. Powinieneś zostać cosplayerem, dzięki swoim umiejętnościom i chęcią na pewno stworzysz wspaniałe cosplaye. W takim razie, skoro same quizy stwierdziły, że mamy być cosplayerami, to kolejnym naszym quizem będzie: jaki cosplay jest odzwierciedleniem twojej duszy? Nie wiem, jaki ma związek dzisiejszy humor. No dobra. Tak jak trzeba. Tak jak trzeba. Twoja płeć. Jak chcę zrobić cosplay chłopca, to robię cosplay chłopca. Jak chcę zrobić cosplay dziewczynki, to robię cosplay dziewczynki, ale tak ogólnie to jestem dziewczynką, chyba. Ile masz lat? Mam tak... No mam ponad 17, mam. Wskaż swoją główną cechę z podanych. Odpowiedzialność? Nie. Spryt? Nie. Dziecinność? Tak. Jaki jesteś na co dzień? Opanowany. Przerażający. Czy jestem przerażająca? Oczywiście. Słodki, wybuchowy. No pewnie, że słodki, tak. No pewnie, że aktywny. Dobra. Słuchasz aktualnie muzyki? Nie, aktualnie robię ten quiz. Jaki ma związek słuchanie muzyki z cosplayem mojej duszy? Czyli to jest osobą muzyczną? No ale to nie znaczy, czy teraz słucham, czy ogólnie. Co wybierzesz jako swoją broń? Czy ja wybiorę jako ja? Czy ja bym wybrała do cosplayu? Do cosplayu bym wybrała na pewno taki młotek, bym sobie zrobiła fajny. Jakbym miała walczyć, to pewnie broń palną, bo z daleka. Strzelałam z łuku, okej. To jest dystansowe. Wybierz zdjęcie, które cię do siebie przyciąga. To są nasze cosplany. No jest, to jest nasz cosplan, Zelda i Link. Ale żadne mnie nie przyciąga. Harley Quinn! Lekarz psychiatra. O, czyli mogłaby... Posiadasz dwie strony swojej osobowości. O Boże. W sumie chciałabym robić cosplay z tego najnowszego filmu, ale to nie jest jakiś mój dream cosplay. Czyli generalnie jesteśmy na etapie, że jesteśmy cosplayerami i robimy cosplay Harley Quinn. Jakiej postaci z komiksu mógłbyś zrobić cosplay? Co wolisz? Anime, seriale, filmy, komiksy, książki? Dobra, to znaczy komiksy, bo to teoretycznie będzie manga i normalne amerykańskie komiksy. Dobra, nieważne. Jaki gatunek preferujesz? Ludzie, zwierzęta, obcy? Tam zwierzęta będziesz forsoną. Jak tworzyć cosplaye? Zbieram materiały i szyję. Kupuję podobne stroje i je przerabiam. Kupuję gotowe kostiumy. Bo i rozbieramy materiały, szyjemy, kupujemy też podobne rzeczy, które przerabiamy i zdarzyło nam się kupić gotowe cosplaye, także... Może tutaj, że inaczej. Lubisz sobie robić grupowe zdjęcia? Jako taka sesja zdjęciowa jest kilkunastu osobami, no. Ale chyba bym się czuła nie swoją pierwszy raz. Czułabyś się nie swoją pierwszy raz? To znaczy może na razie nie, ale to może się zawsze zmienić. Na ilu eventach byłeś? No to ponad 5, no. Możliwość poznania ciekawych osób i tak przebieranie się bardziej. Może zanacie to konkursy na najlepszy cosplay. Jaki masz budżet na cosplay? Do 100 zł nigdy. Powinieneś zrobić cosplay Deadpoola, ta postać najlepiej do ciebie pasuje. Przejdziemy w takim razie do cosplayu z anime, bo tego też tu nie mogło zabraknąć, prawda? Wybierz ulubione anime z podanych. Akatsuki no Yona. Oglądałam. Kuroko też oglądałam x lat temu, cosplay robiłam nieraz. Takie ogóle też oglądałam, cosplayu nie robiłam i podobał mi się tylko pierwszy sezon do pewnego momentu i robiłam cosplay z Pokémonów. Naruto oglądałam niecałe oczywiście, bo ja nie wytrzymuję na tasiemcach, ale... Ja oglądałam jak leciało w telewizji, jako bombę. Ja oglądałam Teletubbies'a. I w sumie z Naruto nie robiłam, ale planuję cosplay. Fairy Tail nie oglądałam. Oglądałaś Fairy Tail? Mhm. Ja nie. Do jakiegoś momentu w tym ciężko trafić moje serce. Prawda. So... Aczkolwiek mam duży sentyment do SAO, bo to było jedno z moich takich pierwszych anime i to był mój pierwszy cosplay w ogóle z SAO. Wiem, że SAO z SAO. Nie mogę powiedzieć, że to była fajna seria, ale i podobało mi się niektóre aspekty SAO. Kami, sama, hajime, mashita. Nie mangę w sumie. Ale znam. Widziałam cosplay tego ziomka. Oglądałam Kuroko na Basket za czasów gimnazjum, faceci grający w koszykówkę i w ogóle i i tak dalej. Instanty robiłam. Tak? No. Kogo robiłaś? Kuroko. No Game No Life. Wiem, że dużo osób hejtuje tą serię. A mi się podobała. Ma swój urok. Mi się podoba bardzo kreska i te zagrania kolorystyczne. A, tak. Mega. Robiłam cosplay, robiłam dwa. Sirop i tata robiłam, a ty robiłaś Sora. I tego Inu X boku... Nie oglądałam. Też nie oglądałam. Ale wiem, że było popularne przez jakiś czas. Fullmetal Alchemist. Jezu, to jest moja najukochańsza seria, naprawdę mam tak wielki sentyment do niej. Zbierałam mangę, kupowałam ją, w ogóle to była moja pierwsza manga, którą kupiłam i po prostu... do tej pory pamiętam. I Mirai Nikki oglądałam. Teraz wybrać ulubione anime. ciężko, bo tu nie ma żadnego mojego ulubionego anime. Zastanawiam się trochę nad Kuroszem, bo mi się podobało. Ciężko mi też oceniać Kuroshi Tsuji, bo ja uwielbiam tą serię głównie, myślę, że ze względu na to, że Cielat ma strasznie fajne stroje i mi się strasznie podobają. Właśnie śliczne nawet. Taką ubranka. Czy w ogóle chcesz zrobić cosplay? Tak! Czy wiesz, co to jest cosplay? Ogólnie ułożenie tych pytań. Najpierw pytanie, czy chcesz zrobić cosplay? I odpowiadasz tak lub nie, a dopiero później pytanie, czy w ogóle wiesz, czym jest cosplay. Lubisz anime, z którego wolałbyś zrobić cosplay? SAO no... Robiłam SAO. Kirito robiłam. Oczywiście, że No Game No Life. Wolisz ciemne czy jasne kolory? O mój Boże. Bo wolę takie i takie. Ogólnie tą postać, ona jest z Akame ga Kill. Chyba tak? Chciałam robić. Ale tam jasne, dobra? Bo tak. Wolisz sukienki czy spodnie? I to i to! Dobra, to jednak dam tą za kamerę, kiedy dam sukienki. Zobaczymy, co mi połączą z sukienkami i z dark postaciami. Ile anime już obejrzałeś? To jest ciężkie pytanie. Ja bym na pewno liczyła ponad 50. Ja myślę, że bardziej na takim przedziale. Takich... No, coś takich bardziej skończonych anime i tego typu. Bo tak biorąc pod uwagę, ile ja rzeczy oglądałam, tak że tylko po parę odcinków i się poddawałam. Chciałbyś zrobić cosplay z przyjacielem, przyjaciółką czy z całą grupką przyjaciół? To głównie zależy od cosplayu, ale powiedzmy, że fajnie jest zrobić z kimś, mieć z kimś zdjęcia. Mirai Nikki. Czy myślałam, żeby zrobić kiedyś sobie Yoną, bo mam nawet materiały po prostu na nią, ale to głównie dlatego. Czy powinieneś mieć kostium Fursuit? Mam nadzieję, że wyjdzie, że nie, bo będzie mi przykro. Jak radzisz sobie z gorącem? Ciepsko. Nienawidzę gorąca, nie cierpię, to nie jest mi duszno. Jesteś fanem futrzaków? Nie. Przypomniały mi się te trudne sprawy, gdzie... Bo jesteśmy futrzakami! Oni tak mówili, jesteśmy furiers. To, co się zobaczyło, to się nigdy nie odzobaczy. Czy masz klaustrofobię? Niekoniecznie. Czy mam zdrowy rozsądek? Czy to pytanie po prostu nie jest troszeczkę obraźliwe? Chociaż ta odpowiedź, że raczej nie jestem ogólnie szalony, ale zdrowy rozsądek tak zabrzmiało. Ja się poczułam zaatakowana. Aż nie mam co odpowiedzieć. Czy poświęciłbyś czas na dopasowany stroju? No tak. Czy masz miejsce w szafie na kostium? Ogólnie myślę, że nie mamy miejsca już na żadną rzecz w naszej szafie, ale i tak dopychamy, więc... Czy jesteś ostrożny z delikatnymi przedmiotami? W sumie jak tam nie darno. Ale znaczy starasz się obchodzić ostrożnie. Czy należysz do fandomu fury? Nie. Nie powinieneś kupować fursuita. Nie jesteś fanem maskotek i przybieranek, więc temat nie jest dla ciebie. Chociaż ja chciałam robić cosplay ze Strażników Galaktyki. Roketa, no i no generalnie chciałam go zrobić z pyskiem. Cosplay zwierzęcia niż... Myślę, że fury tutaj głównie chodzi o to, że masz tą swoją fursonę, rysujesz ją i właśnie robisz jej cosplay. Chyba nie chcę się wyrażać na temat fury. Nie siedzę w fandomie fury, nie znam się na fury, nie jestem fury, nie chcę nikogo obrażać. Szanuję za pracę na pewno, bo te stroje czasem wyglądają naprawdę nieziemsko, aczkolwiek chyba sama nie chciałabym w takim chodzić, także... No ale to jest po prostu moje osobiste zdanie, każdy lubi co innego. Strasznie mi się podobają te ruchome szczęki, jak oni mówią i ta szczęka tego zwierzątka też się rusza i to jest na pewno mega super. Robiłabyś szczerbatkę na 4 chłopak czy na 2? 4. Widziałam stroje, gdzie ludzie robią szczerbatkę na 4 łapach i to wygląda wow i to jest mega. Nie mam funduszy, nie mam miejsca i na razie jeszcze zbytnich umiejętności. Małymi kroczkami kiedyś zrobię takie cosplaye szalone. Szalone. No i w sumie został nam już ostatni quiz. W takim razie... Cosplay dla ciebie! Tak, cosplay dla ciebie. Jak wolałbyś wyglądać? Ładnie, elegancko, groźnie, agresywnie, coś pomiędzy. Coś pomiędzy. Chciałbyś mieć broń, tak, czym większe, tym lepsze, raczej tak, zdecydowanie nie. Tak. Gdzie chciałbyś założyć swój kostium? Do sesji zdjęciowej, na imprezę, na konwent, na... Ogólnie do sesji i na konwent. Na co dzień. Co najlepiej opisuje ciebie? Cichy, silny, odważny, opiekuńczy. Zadaję się tylko z moimi przyjaciółmi. Nieśmiało, emocjonalnie, nie potrafię rozmawiać z ludźmi. Jestem introwertykiem. Jaką postać grałbyś w grze RPG? Jak ostatnio grałam z grupą, to byłam czarodziejem. Jaki jest twój styl na co dzień? Czy ciemne i mroczne ubrania nie mogą być modne? Nie, tylko opaski, spódnice i taki korpus, który jest modny. Raz słodkie sukienki, a raz ciemne i mroczne ubrania. W ostatnim quizie zaznaczyłam sukienki, to teraz dam ciemne i mroczne, niech będzie. Jakie jest twoje hobby? A na rysowaniu będzie, że jestem ambitna. Jak bardzo jesteś pewny siebie, o Boże. Jest odpowiedź w ogóle? Bohater z anime. Uwielbiasz anime, znasz prawie wszystkie. Nie. No zresztą by się zgadzało. W takim razie, skoro mam robić cosplay, mam robić cosplay z anime i mam robić z Mirai Nikki. Nie wiem, pochwalacie to? Mam się umówić z przyjaciółmi i zrobić wspólne cosplay. Czyli wychodzi na to, że razem robimy cosplay z Mirai Nikki. Jesteśmy przyjaciółmi? No. To w sumie byłoby już na tyle. Tyle w quizów wynalazłyśmy o cosplayu mniej więcej. No generalnie było śmieszne. Nie musimy robić fursony, a musimy zacząć robić z Mirai Nikki. Możecie mi napisać, co sądzicie o tym. A jeśli tak, to kogo? No, ogólnie myślę, że to byłoby w takim razie faktycznie już na tyle. Idziemy robić cosplay. Tak, bo ogólnie jesteśmy teraz tak wymalowane, ja siedzę w soczewkach i tak dalej, bo właśnie zrobiłyśmy wczoraj w cosplay i chcemy sobie zrobić szybkie studiątka, bo nam się nudzi podczas kwarantanny i staramy się... No, a sameQuizy powiedziała, że możemy robić cosplaye, tak, że jesteśmy cosplayerami, więc myślę, że pójdziemy zrobić ten cosplay. Dziękuję sameQuizy. Ludzie potrzebują takiego potwierdzenia w życiu. Jak jest jakiś fandom czy coś, co lubię, to się rozgadam, ludzie przeważnie mnie nie słuchają, a ja gadam i mówię: Boże, jakie to jest super, bo coś tam, a wiesz, że ta postać coś tam. No bo tutaj w takim razie nie zanudzać jej gadanie. To się żegnamy, życzymy miłego dnia, miłej kwarantanny i w ogóle wszystkiego miłego. Do zobaczenia.